Pogłębiarka wciągnęła 36-latka. Mężczyzna nie żyje. Śląskie, zginął pracownik kopalni surowców mineralnych. Do wypadku, w wyniku którego zmarł 36-letni mężczyzna, doszło w kopalni surowców mineralnych Ruda w Budziskach K. Kuźni Raciborskiej. Jak wynika z danych nadzoru górniczego, to 15. W tym roku śmiertelna ofiara pracy w polskim przemyśle wydobywczym. Do wypadku, o którym poinformował w czwartek Wyższy Urząd Górniczy WUG w Katowicach, doszło w środę przy znajdującym się w wyrobisku przenośniku taśmowym. Podczas czyszczenia podestu pogłębiarki pracownik, z nieustalonych dotąd przyczyn, został wciągnięty pomiędzy części urządzenia. Zmarł na skutek odniesionych obrażeń. Okoliczności wypadku wyjaśnia Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku, sprawę bada także prokuratura. Z danych Wyższego Urzędu Górniczego wynika, że zmarły w czwartek górnik to 15. W tym roku śmiertelna ofiara pracy w polskim górnictwie, a czwarta w odkrywkowych zakładach górniczych. Najwięcej, 8 górników, zginęło w kopalniach węgla kamiennego. Wypadki w górnictwie. Do śmiertelnych wypadków doszło w tym roku, oprócz kopalni surowców mineralnych Ruda, także w kopalniach węgla, Zofiówka, Ziemowit, Bobrek, Janina, Marcel, Rydułtowy, Szczygłowice oraz w zakładzie odwadniania kopalń, a ponadto w należących do KGHM kopalniach Rud Miedzi Rudna i Lubin oraz w odkrywkowych zakładach górniczych, Drachle i IW województwo podlaskim, kopalni węgla brunatnego Turów oraz kopalni granitu Barczy na Dolnym Śląsku. Poprzedni śmiertelny wypadek w górnictwie miał miejsce 26 listopada. 37-letni pracownik Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń zginął wówczas w wyniku upadku w głąb przybudańków w Siembianowicach Śląskich. Wcześniej, 7 października, w kopalni Szczygłowice 22-letni górnik zginął uderzony opadającymi skałami podczas prac w podziemnym wyrobisku. 15 września 46-letni górnik zginął w kopalni Rydułtowy, przysypany skałami stropowymi podczas kontroli chodnika. 1 września w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju zginął 46-letni górnik, jego ciało znaleziono na dnie szybu. Natomiast 10 września stracił życie górnik w należącej do KGHM kopalni Rudna. Według danych WUG od początku tego roku do końca listopada w całym górnictwie doszło do 1854 rozmaitych wypadków, w tym 1534 w kopalniach węgla kamiennego, w 11 przypadkach górnicy doznali ciężkich obrażeń. W całym UB roku w górnictwie zginęły 23 osoby, z czego 16 w kopalniach węgla kamiennego. Doszło do 2326 wypadków, w tym 10 ciężkich.